58 milionów euro do podziału. Wójtowie 6 gmin sąsiadujących z Olsztynem, prezydent miasta i starosta powiatu podpisali 6 marca porozumienie w sprawie powołania związku o nazwie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozwoli realizować wspólne przedsięwzięcia dofinansowane z Unii Europejskiej. Jest to taki nowy instrument. Komisja Europejska uznała, że w tym okresie 2014-2020 należy go wprowadzić, ażeby nasze miasta, największe miasta i wyznaczone obszary funkcjonalne wokół tych miast, tak zwane miejskie obszary funkcjonalne, mogły bardziej dynamicznie się rozwijać. Porozumienie podpisały gminy Olsztyn, Jonkowo, Gierszfaut, Purda, Barczewo i Dywity. Wspólnie będą miały do rozdysponowania ponad 58 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Porozumienie to zdaniem wójtów historyczna chwila. Do tej pory gminy nie podpisywały wspólnej umowy na tak dużą kwotę. Ogromne pieniądze dla 8 gmin, łącznie z Olsztynem i powiatem, do spożytkowania w latach 2014-2020 na pewno pozwoli na poprawę infrastruktury w obszarze funkcjonalnym i poprawi więzi między Olsztynem a sąsiednimi gminami. Przede wszystkim są to znaczone środki dla naszych mieszkańców, które w wydatny sposób pomogą rozwiązać istotne problemy z punktu widzenia naszych mieszkańców oraz powiatu olsztyńskiego. Dla nas osią, jeżeli chodzi o gminy wiejskie, jest sprawa realnych remontów dróg, które chcemy w tej zintegrowanej inwestycji terytorialnej przedstawić. Projekt strategii współpracy gmin ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu. Po ukończeniu będzie czekał na akceptację marszałka województwa i ministra infrastruktury i rozwoju regionalnego. Po przyjęciu dokumentu wszyscy partnerzy przystąpią do wyboru projektów, które zechcieliby zrealizować.